Pani Janina Chwałko jest pani dyrektorem i dyrygentem chóru w Mińsku. Na co dzień chętnie przychodzą śpiewacy, żeby śpiewać w tym chórze? Tak. A jak inaczej? Znaczy nie byłoby tego, co my mamy. Przychodzą chętnie. Na co dzień gdzie śpiewacie? Na co dzień my jesteśmy teraz przy kościele, na Złotej Górce. Kiedyś my byli w Czerwonym Kościele, on teraz u nas zamknięty. I na Złotej Górce, tam w Mińsku, na co dzień mamy tam próby i oprawiamy mszę w co niedzielę. Koncerty również macie tam na Białorusi? Tak. Mamy, no teraz dużo mamy wyjazdów, występów, jeździmy, no więcej po kościołach, no znaczy oprawiamy mszę i dalej koncert zawsze. Także, no staramy się to robić. Muzyka sakralna przede wszystkim jest w waszym repertuarze? Przede wszystkim, tak jak teraz więcej my w kościołach, to tak, ale mamy różne i akurat dzisiaj w Lubostronie będzie już inny repertuar, jasno, że troszkę i patriotyczny, i tak trochę rozrywkowego. Polonia w Mińsku chętnie angażuje się w inicjatywy kulturalne? Nie, zawsze było bardzo chętnie, teraz mamy trochę inne czasy, nie mogę tak za dużo o tym mówić, ale staramy się trzymać się i trzymać swoją kulturę. Pani Janina Chwałko, bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję.